Witajcie moi drodzy, z tej strony Ola i Ina, a to jest najlepszy wakacyjny program, czyli Summer City w SKTV Hity na czasie. Co dzisiaj w programie? Oczywiście gorące plotki, porady modowe i ciekawostki o gwiazdach. I przede wszystkim piękne greckie widoki. Zostańcie z nami. Oglądacie program Summer City w SKTV, Hity na czasie. Robert Pattinson i Katy Perry oficjalnie są tylko przyjaciółmi, ale nieoficjalnie podobno łączy ich coś więcej. Ostatnio znowu plotkuje się o tym, że Katy Perry jest z Robertem Pattinsonem. Według mnie to raczej nieprawda. Ale powiem Ci szczerze, że mi akurat ta para by się podobała. Jakoś tak wizualnie do siebie oczywiście pasują. Oczywiście, jeżeli okazałoby się nagle, że to jest wielka miłość, to ja jak najbardziej jestem na tak. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jakiś czas temu pojawił się w sieci filmik pod tytułem Poznaj Brazylię z Kate Ross. Nie wiem jakim cudem, ale Kate Ross znalazła się w Brazylii i zrobiła serię takich odcinków, żeby poznać właśnie razem z nią Brazylię. Zabiera do różnych ciekawych miejsc i opowiada różne ciekawe historie. Tylko po co i dlaczego ona akurat w Brazylii? Ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Rafał Brzozowski uwielbia przepychanki, a raczej zapasy. Gdyby nie został muzykiem, byłby na pewno wziętym sportowcem, bo przez lata trenował zapasy, a nawet skończył Akademię Wychowania Fizycznego. Jeżeli jesteście zainteresowani tą dyscypliną sportu, to spokojnie możecie zgłosić się na treningi właśnie do niego. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Czwarta edycja X-Faktora to niestety już przeszłość, ale dla Czesława Mozilla wcale nie jest to koniec znajomości z jego uczestnikami. Czesław potwierdził, że jest w stałym kontakcie z Artemem Furmanem, bo on go bardzo inspiruje, ale jeszcze z jednym chłopakiem. Tak, chodzi też o Jakuba Jąkisza. Podobno ci młodzi artyści bardzo go inspirują. Ale to bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że Czesław może tylko i wyłącznie im pomóc w karierze. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jakiś czas temu krążyły już ploteczki o tym, że Ewa Ołdakowska zrobiła sobie biust. I została oczywiście bardzo ostro skrytykowana, ale jakiś czas temu podała dokładne swoje wymiary. Powiedz mi, czy ma 90, 60, 90, tak jak perfekcyjna modelka? Właśnie nie do końca, bo w biuście ma 87, w talii ma 65, a w biodrach ma 89, ale i tak wygląda rewelacyjnie. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała na przykład po ciąży, bo wtedy będziemy miały tematy do plotkowania. Ale wydaje mi się, że akurat Ewy za to, że powiększyła sobie biust, to kompletnie nie powinnyśmy krytykować, ponieważ czy to jest wulgarne, czy to źle wygląda, wcale nie. To wygląda wciąż pięknie. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Monika Olejnik nie chodzi codziennie na pokazy mody, ale jakiś czas temu pokazała się na jednym z nich i wyznała, że zazwyczaj ubiera się w 5 minut, bo od razu wie, co na siebie włożyć. Wydaje mi się, że każdy facet, który mieszkałby z Moniką, byłby szczęśliwy, bo to oznacza, że kiedy ktoś mówi: Monika, wychodzimy za 5 minut, to naprawdę tak się dzieje. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Pomimo tego, że Keira Knightley jest obłędnie bogata, to ma jednak dystans do swojego majątku i wcale nie uważa go za błogosławieństwo. Dlaczego? Według niej, jeżeli ktoś jest bogaty, to po prostu nie ma szans na to, żeby przyjaźnić się z osobami biedniejszymi. I co robi? Po pierwsze, nie kupuje drogich ubrań, tylko wypożycza je od projektantów. Nie kupuje też drogich przedmiotów i co najważniejsze, wzięła po prostu skromny ślub. Brawo za dystans do swojego majątku. Telehouse.
Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Pamiętam, jak kiedyś reklama z Mariuszem Pudzianowskim została okrzyknięta najgorszą reklamą roku, co raczej świadczyłoby o tym, że Mariusz nie ma zdolności aktorskich. Albo może po prostu pomysł na reklamę był głupi? Teraz podobno nasz strongman weźmie udział w filmie fabularnym i zagra tam z Anną Muchą. Podobno film już został nakręcony i wszystko jest gotowe. Ja jestem bardzo ciekawa, o czym będzie ten film i jak Mariusz się spisze. Ola, a ja ci powiem szczerze, że kiedy przekazałaś mi tą informację, myślałam, że żartujesz. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Angelina Jolie jakiś czas temu wystąpiła w filmie Czarownica i uwaga, wystąpiła tam razem ze swoją córką. Ale teraz niektórzy plotkują, że córka Angeliny nie dostała roli w tym filmie, ponieważ jest fajną, obiecującą aktorką, tylko dlatego, bo reszta dzieci bardzo się bało Angeliny. Podobno Angelina wyglądała tak przerażająco, że każde dziecko, które pojawiało się na planie, od razu płakało. A według mnie to jest ściema, bo jeżeli tata aktor, mama aktorka, no to dziecko też na pewno ma jakiś talent. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Pharrell Williams, kogo kocha? Przede wszystkim rodzinę, później muzykę i mało kto wie, że także modę. Wokalista i producent już współpracował z takimi markami jak Louis Vuitton czy Marc Jacobs. Co więcej, stworzył nawet dwie marki odzieżowe. Trzeba przyznać, że ma głowę do interesów. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. My krytykujemy Kaspera, że zdradził J.Lo, a wychodzi na to, że J.Lo chyba chce wrócić do Kaspera. Jakiś czas temu wrzuciła do sieci zdjęcia ze swoją rodziną, a jedno zdjęcie podpisała: chyba ktoś chce do mnie wrócić. Potem pewien portal plotkarski napisał, że podobno J.Lo bardzo chce wrócić do Kaspera, dlatego, bo jej dzieci bardzo go kochają. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu cierpliwie poczekać, kto wie, może właśnie teraz się godzą. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Wszyscy się śmieją z tych, którzy robią sobie selfie, ale jeżeli wy zrobicie sobie jakieś fajne selfie i to na dodatek w Polsce, to możecie zgarnąć naprawdę fajne nagrody. Słuchajcie, robicie zdjęcia, a później umieszczacie je w aplikacji Wakacyjna Mapa Polski. Do zgarnięcia są naprawdę fantastyczne nagrody. Czeka smartfon Samsung Galaxy S4 i czekają gadżety od Maxi Kinga. A może na przykład macie jakiegoś nadwornego fotografa, a niech on zrobi wam jakąś małą sesyjkę. Są wakacje, więc jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Niestety, ale pomiędzy Kasią Glinką a jej mężem nie jest za dobrze. Na początku krążyły plotki, że to on powiedział Kasi, że zmarnowała mu 2 lata życia, potem, że na odwrót, więc ja już sama nie wiem, kto tak powiedział, ale najbardziej optymistyczna jest ostatnia plotka, bowiem Kasia powiedziała, że zrobi wszystko, żeby uratować to małżeństwo i właśnie zapisała się na terapię. Ja mocno za nich trzymam kciuki, żeby się jednak udało. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Moi drodzy, bez względu na to, czy spędzacie wakacje w Katowicach, Wrocławiu, czy tak jak my z Olą w Grecji, wszędzie możecie oglądać swoją ulubioną stację muzyczną. Jak to zrobić? Wystarczy, że wejdziecie na stronę internetową www.sk.tv, a tam już cały nasz świat stoi przed wami otworem. Co więcej, znajdziecie tam nasze materiały archiwalne, a także możecie poczatować. Niestety musimy się pożegnać z tej pięknej, cudownej, och, ach, Grecji. Ale oczywiście wracamy już jutro z nową porcją informacji ze świata show biznesu. I możemy was zapewnić, że jutro dalej będziemy w Grecji. Tak nam się tutaj podoba, że nie mamy zamiaru się stąd jak na razie ruszać. Do zobaczenia!